I wszystkim z tej strony Czarny, witam was bardzo serdecznie u Śnieżki. Kochani, właśnie, dzisiaj jesteśmy u Śnieżki, także się nie pomyliłam, bo dobrze mówię. I słuchajcie, z racji tego, że nasza Śnieżka jest już niestety babcią, także słuchajcie, Śnieżka już tutaj nam się postarzała. Nie wiem kiedy, bo niestety mnie nie było wtedy, kiedy to właśnie nastało, ale mieliśmy ostatnio, słuchajcie, jak to się nazywa, live'a, na którym przerabialiśmy Śnieżki i dzieci, i też ich dzieci, czyli wnuczki. I chciałabym wam dzisiaj pokazać właśnie nasze wnuczęta. I jestem niesamowicie szczęśliwa, ponieważ mała nam wyskoczyła. Tutaj, o właśnie, mama dopiero co ją wzięła. Także trzeba ją tutaj objąć czule. I malutka sama ma imię Haneczka, tak? Czyli tak jak ja, tak naprawdę. No i właśnie widzicie tutaj jej mamusię. Lili, bo tak ma na imię Simka. Nie zmieniałam, słuchajcie, jej, bo ona jest tak śliczna, że myślę, że jak najbardziej niech tak zostanie. Tylko chyba tą sukieneczkę i dam inną. No i słuchajcie, oczywiście tutaj będzie trzeba zrobić małe przemeblowanko, no bo wiadomo, mamy maleństwo. Podniesiemy je, zniesiemy je na dół. No i Śnieżka, słuchajcie, jest bardzo zadowolona, no bo w końcu coś ciekawego. O, tu idę sobie gotować. No dobra. W końcu coś ciekawego się dzieje. Karol właśnie z Lili wzięli ślub. Na live im zrobiliśmy. Także oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Często ich nie robię, no bo jednak czasu jest malutko u mnie ostatnio z powodu ślubu. Ale czasem jak coś zrobię, no to oczywiście zapraszam serdecznie. Jak ta malutka się w ogóle czuje? Ona się czuje dobrze. Także myślę, że to moje z nim ostatnio jakiś taki problem zrobiony mają. Nie wiem, o co mi chodzi. Mówię, że myślę, że moglibyśmy ją tutaj poczytać jej jakieś książeczki. No a Śnieżka tutaj robi hamburger. Słuchajcie, Śnieżka zrobi hamburgery, zjemy sobie coś i pójdziemy sobie właśnie do reszty naszej rodziny. Bo tak jak mówię, Karol jest jedynym, który tak naprawdę został tutaj z nami w domu rodzinnym, a reszta dzieciaków znalazła sobie już swoje miejsce. Nie jestem pewna, czy Lili jest zadowolona z mieszkania ze swoją teściową, ale myślę, że chyba niewiele ma do gadania. A tak, bo ten stół taki popsuty jest. No dobrze, to chodź, weź sobie tutaj zjedz. Oczywiście gramy już po wyjściu dodatków, dlatego też mamy już te gotuj ze mną i tak dalej, i tak dalej. Karol, z tego co pamiętam, to ty pracujesz jako informatyk, prawda? Tak. Masz programowanie, także weź tutaj poprogramuj coś. O, kontynuuj pisanie wtyczki. No, idź do roboty. On tu oczywiście zadowolony, no bo oni mieli ten ślub. Dziecko mieli wcześniej, nie? Także żeby ktoś się tutaj nie... No, co ta tam? Aha. Żeby ktoś się tutaj nie zdziwił, także dziecko już jest. Dzieciątko było wcześniej. No, a oni dopiero potem wzięli cichy ślub, bo nie chciałam tu jakiejś wielkiej pompy robić. Cóż tutaj ma? Aha, kursowanie. I powiem wam, oczywiście zatrzymałam tutaj starzenie się, bo to jest tylko taki odcinek, wiadomo, poglądowy. Także tam w tej naszej głównej rodzince teraz się na razie nic takiego nie dzieje. No i dobra, jest, słuchajcie, 18. Myślę, że no ta Haneczka jest taka śliczna i ma taką piękną sukienesię. Myślę, że możemy, słuchajcie, lecieć do naszych dzieci. Co prawda jest późno, ale no, mama zawsze może przyjść, prawda? Pojedziemy sobie sami, nie będziemy brali ze sobą dzieciaków. No i ja sobie oczywiście tutaj tak prywatnie będę grała, no bo ja chcę, żeby ci nasi simowie się jednak rozwijali i tak dalej. Dobra, słuchajcie, pierwsze co pójdziemy, to pójdziemy sobie tutaj do Liliany. Bo te dzieci Liliany są już takie troszeczkę większe, bo pamiętajmy tak, że też z tego był live, słuchajcie. No i tam ona zaszła w ciążę i byłam bardzo zdziwiona, bo urodziła bliźniaki. Także pamiętajcie, że ona też była bliźniaczka, też bliźniąt, także może to w jej genach siedzi, kto to wie. Dobrze, a wy czemu na zewnątrz stoicie? No dobra, idź, zapukaj matka do drzwi. Tutaj jest młody Stanisław, tak? On jest Stasio. Śliczny wyszedł taki. Ja się śmiałam, że on będzie podrywaczem, to na pewno. Także tutaj zapukamy im do drzwi. A wy wejdźcie do środka. W trójkę ostatnio dużo gram i dużo też oglądam. Się cieszę, że w trójce te simowie rzeczywiście coś robią z tym swoim życiem, nie tak jak tutaj. Dobrze, i słuchajcie, a tutaj mamy Helenkę. Helenka, jak ją widzieliście ostatnio, to była malutka. Także myślę, że z Helenką trzeba się przywitać. Co tu mamy? Dobrze. Nie, Helena nie będziesz lubić. Także, cześć Helenka, masz taką śliczną fryzurkę, taka jak mała Hania ma fryzurkę, młoda ma. I bardzo dobrze. Dobrze, to wy sobie tutaj chwileczkę pogadajcie.
Pochwalimy, coś słyszę, że tam weźmą zapytaj o szkołę, albo pochwal domek, w którym mieszkają. No i oni sobie tutaj, słuchajcie, razem mieszkają. To jest oczywiście Daniel, on jest mężem Liliany. Liliana była pierwsza, która tak naprawdę wyszła za mąż. Bo pamiętajmy, że jej brat, on nie chce mieć jakiegoś takiego związku na papierze, jemu tam jest dobrze tak jak jest, więc on sobie tam nie chciał życia związywać za bardzo, jeżeli chodzi o bycie właśnie takim mężem, ale nie znaczy to, że no nie lubi tej swojej dziewczyny, tak? Tak jak mówiłam, ja na niego mam plan, że on jest taki, słuchajcie, troszeczkę antyzwiązkowy, też nie lubi za bardzo, jak się go przytula, ogólnie taki, wiecie, no jest, bo jest. Dobra, musimy się zapoznać ze Stasiem, także chodź, babcia, zapoznaj się ze Stasiem, następnym razem przywieziemy wam maluchy jakieś te, od tego, co na pewno nie potrzebujemy. O, może zostawimy im tutaj zabawki. Masz młoda, zabaweczka ta jest dla ciebie, także baw się dobrze. A tutaj, no tutaj nie mamy za bardzo co młodemu dać. O, macie piłeczkę, może kiedyś będziecie mieli kota. O, nie, nie możemy tego tutaj położyć. Nie. No to niestety nie damy rady, to masz no może on też raczej nie. Dobra, to powiedzmy, że siostra się podzieli, nie? Także pogadaj sobie tutaj z nimi chwileczkę i myślę, że zaraz ruszymy. Oj, ciężko tu z kamerą. Zaraz ruszymy do naszych kolejnych dzieci. No, ogólnie piękny. Stasiu jest piękny. Tutaj Helenka też jest piękna. W ogóle podobają im się ich imiona. Takie gra czasem dobiera takie do dupy, ale tutaj akurat jest całkiem w porządku. Dobra. Liliana, słuchajcie, gdzieś tam pracuje jako jakaś tam sportowa dziewczyna, ale nie wiem, słuchajcie, gdzie pracuje Daniel. W sumie z Danielem moglibyśmy się też powitać. Niby byli na ślubie, ale co ty, matka, nie znasz swojego... Nie, szwagier to nie będzie. Jezu, po polsku te wszystkie nazwy są takie strasznie ciężkie. Aha, dobrze, to tu tutaj zostało. Także witamy. Mam nadzieję, że dobrze wam się tutaj mieszka. Domek oczywiście jest z galerii. Słuchajcie, ja tam się nie rozdrobniałam za bardzo. No, ja lubię, jak jest tak rodzinnie, lubię, jak jest dużo dzieciaków, jak jest właśnie babcia, dziadek. No to tak, tak miło, tak się lepiej od razu gra. Te schody tutaj są strasznie przeszkadzające. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Także chodź, babcia, już się tutaj zapoznałaś ze swoimi... Aha, dobrze, dobrze. Ze swoimi wnuczkami. No i wiecie, my się tam będziemy dalej odwiedzać, no bo to nie tak, że tam gramy teraz tylko z Kopciuszkiem, bo ja, wiadomo, gram sobie też prywatnie, to wtedy właśnie zatrzymuję granie. No a tutaj mamy dziewczynki. Ogólnie to prawie same dziewczynki nam się urodziły. Ale no cóż, czasem i tak jest, że są i same dziewczynki. Tutaj oczywiście też mamy naszych chłopaków i oni też już mają żony, ale te żony to tak jak wcześniej, tak, zrobiliśmy sobie tam, chyba nawet nie wiem, czy nawet jak zrobiłam tutaj tak prywatnie. Mieszkają oni w tym paskudnym domu, będę musiała, słuchajcie, znaleźć się w jakimś innym dom, bo on jest po prostu okropny. No dobrze, idź mama tu do nich zapuka, jest już 20, do Karoliny chyba, no trudno, wleziemy im po godzinach. Już nic nie poradzimy, no i zapukamy i proszę bardzo, tutaj mamy tak, mamy Kane'a i tutaj mamy naszego Alexa, tu są ich żony, tak, także jest żona numer 1, tutaj jest Aura i jest jej siostra bliźniaczka, bo i naszych bliźniaków wydaliśmy właśnie za siostry bliźniaczki, ale gdzie są dzieci? Aha, no i dziecię tu się jedno bawi w kibelku, babcia, chodź o baby, bo jej już znamy. Tu do nich już przyszliśmy, a tutaj jedno dziecię się bawi. Także słuchajcie, mamy Małgorzatę i, przepraszam cię bardzo, co? I Emilię. Także mamy Gosię. Gosia ma taką śliczną sukienkę, taką jak nasza Hania ma. No a Emilka, Emilka jest troszeczkę inna i ma takie... O, to akurat jest do spania, słuchajcie. Także babcia, weź tu... Leć. Oni tutaj mają miejsce na zwierzątka i tak dalej, ale tak jak mówię, ten dom jest okropnie wielki i brzydki. Tu naprawdę ci, co stworzyli ten domek, się nie postarają, chociaż, no, chociaż są te dwie sypialnie, nie? Że tu jeden ma sypialnię, ten drugi ma sypialnię, a dzieci mają tu. Także chociaż to...
weź tutaj malutką Poznań, także myślę, że za niedługo zrobimy takie dziecięce przyjęcie, zaprosimy wszystkie nasze dzieciaczki. No i jeszcze chodźmy tutaj do Małgorzaty. Możemy ją tutaj też objąć czule. Dobra, okej. Okay. Obejmiemy malutką. No i właśnie nie wiem, gdzie jest ta jego żona. Tutaj są nasze chłopaki, tutaj ogląda TV, tamta siedzi na kompie. No, a tej drugiej żony nie ma. No to trudno, poznacie ją, słuchajcie, na jakimś innym spotkanku. Także... że tak powiem, babcia Śnieżka kocha wszystkie swoje wnuczęta, tak jak kochała wszystkie swoje dzieciątka. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo to zaraz będzie 12, zanim gdziekolwiek dojedziemy. Także... chodźmy. Także wybacz malutka, że nie pozwoliłam ci dokończyć, ale teraz pojedziemy do Karyny. Karyna w ogóle ma takiego fajnego gacha. No, podoba mi się ten sim, słuchajcie. On jest taki przystojniacha i myślę, że do Karoliny pasuje jak najbardziej. Tak jak mówiłam wcześniej, Karyna nie wydawała mi się za taką, która by w ogóle wyszła kiedykolwiek za mąż, ale z drugiej strony oni obydwoje są tacy... artystyczni. Też jestem ciekawa. W ogóle, jeżeli macie jakieś plany co do wnuczek i wnuczków Śnieżki, to ja bardzo chętnie jakąś tam fabułę wplotę. Nie mam nic przeciwko. Dobrze, tutaj zapukamy im do drzwi. Oni mieszkają sobie tutaj w porcie, słuchajcie, tam gdzie była ta kociowa kobitka. Muszę troszeczkę ten domek przerobić, ale ogólnie sam domek w sobie nie jest taki zły. Także pukaj, mama. Okej, tutaj jest właśnie, o, dzień dobry, także weź go zapoznaj, bo Karolina tak troszeczkę nam uciekła, ta młoda, co? One wszystkie mają takie same skinusie, bo po prostu mi się te skinuszki podobają. I to jest, słuchajcie, Ewa, tak jak moja babcia ma na imię. Także Ewa też jest śliczna, no ledwo chodzi. Z Ewcią też żeśmy się poznały już wcześniej. Musimy tutaj, słuchajcie, kotka kupić. Nie ma bata, kotek musi być. Także cześć, Ewcia. Aha, coś tu się zrobiło nie tak z tym obejmowaniem. Wszystkie też dzieci mają prawie te same sandałki, bo są takie śliczne i nie mogą się powstrzymać. A Karolina co? A Karolina? O, Karolina coś tam szkicuje. Tu nam właśnie byliśmy ogarnąć dziecko. No i tutaj zamiast tego balkoniku zrobimy właśnie, żeby dziecko miało swój pokoik. Ale tak jak mówię, może to zrobimy na live'ie. Bo powiem wam, że ostatnio w ogóle nie mam czasu grać i jest to bardzo przykre. O, jak to ładnie wygląda! O, tu chciałam zrobić. No, już nie zrobię zdjątka, ale dobra. Okej, okay, słuchajcie. To by było na tyle. O, cześć Karolina, witamy. Lecimy dalej, także podróżujemy sami. Bo już tutaj ledwo siedzimy, ale jeszcze musimy zajrzeć do jednego miejsca, a mianowicie tutaj do San Myshuno. O, i tutaj, gdzie mieszka nasza rodzinka, naszego najstarszego syna. Młoda też już, słuchajcie, jest duża. Także tak jak mówię... odwiedzimy sobie tutaj wszystkich i zrobimy sobie taki spęd rodzinny. Myślę, że zaprosimy też i naszego Kopciuszka. Ja wiem, że tam w historii, wiadomo, Kopciuszek nie miał mamy, bo mama zginęła, ale no, ja tutaj nie jestem fanem zabijania simów, bo tak. Dlatego myślę, że po prostu zaprosimy sobie wszystkich do nas, do domu, do Śnieżki i będzie fajnie. Dobrze, to tylko który... O, tu jest, słuchajcie, Christy, także wesołe zapoznanko. Christy, ona ma tak na imię jak żona brata Jadyna, także też się ucieszyłam, że to tak. No, mamula, weź się zapoznaj z młodą. No, ja wiem. Aha, ona wlazła, czyli musimy zapukać. No dobrze, to zapukamy. Także cześć młoda, babcia się bardzo cieszy. Weź tu porozmawiaj z nią, zawstydzę. Musimy jej tutaj zmienić, słuchajcie,
sypialnię, bo ona jeszcze była malutka, jak my tutaj to robiliśmy. Ale ogólnie całe mieszkanko też robiliśmy na live. Bardzo podoba mi się, słuchajcie, ta kuchnia taka ciemniejsza tutaj, a tutaj mają takie miejsce do siedzenia. Także bardzo mi się to mieszkanko podoba. Tutaj nasi razem sobie przebywają. Ta chyba z nim nie chce spać. Co, Klara, no co ty? No i tutaj oczywiście młoda też jest śliczna. Czy możemy ją jeszcze objąć? No, weź ją obejmij. No, także babcia, dziękuję, że tutaj z nami byłaś. No i słuchajcie, kochani, one sobie tutaj jeszcze chwileczkę pogadają. Ja Śnieżkę położę spać, a na następny dzień widzimy się, słuchajcie, na imprezie rodzinnej. Już się nie, słuchajcie, nie mogę doczekać. No i kochani, słuchajcie, jesteśmy u Śnieżki, jest 7 rano, także babcia już wstaje, musimy ją troszkę ogarnąć, bo tak jak mówię, dzisiaj sobie spotkamy się z naszą rodzinką, tutaj ostatnio chyba jakaś uczta była i wszystko śmierdzi, ten jest głodny, także proszę bardzo, musimy oczywiście coś tam napiec i tak dalej, no bo jak ma przyjść nasza rodzinka, to wszystko musi być na tip-top. I słuchajcie, zmieniłam troszeczkę, znaczy tylko troszeczkę, bo dodałam tutaj kurki, także mam nadzieję, że kurki sobie tutaj mogą chadzać. Ogólnie dzisiaj jest brzydka pogoda, bo pada i zaraz będziemy musieli tutaj rozrzucić karmę w okolicy. Dodałam tutaj łabądki, znaczy jednego łabądka, który tak sobie tutaj, o i kaczuszki tutaj, a tu w ogóle jakieś ubranie jest. Nie wiem czyje to, ale dobrze. Kurczę, powinniśmy ściągnąć w końcu to pranie. No dobra, to może Karol weź potem pranie. No i słuchajcie, zmieniłam tutaj górę, także tylko posprzedaję te. Ja lubię pranie, ale kurczę, wiecznie coś tutaj trzeba sprzątać, albo się nie mieszczą już i tak dalej, jest to takie troszeczkę uciążliwe, ale dobra. Słuchajcie, to Wam tutaj postawię ściany i wejdziemy sobie do ich, słuchajcie, tutaj wszystkie nasze dzieciaki spały, o tutaj były tak te dwa łóżka i tak dalej, to mamy tutaj takie miejsce dla naszych rodziców, także tutaj mogą sobie usiąść, podziergać i tak dalej. Rose lubi robić takie rzeczy. Potem stwierdziłam, że Karol może kiedyś nauczy się grać na tym pianinie, ale keyboardzie, o tak to się mówi. Oczywiście spanie, tutaj żeby im było ciepło, kominek. No i tutaj... O, tutaj nasza malutka sobie śpi, nie przejmujcie się tym łóżkiem, że to tak dziwnie wygląda. Tu jeszcze te stare rysunki zostały, o widzę, że tam kota przycięło. Miejsce, żeby mama sobie usiadła, jakieś tam misiu, tutaj o, jakieś obrazy, no i toaleta. I powiem Wam, że to jest po prostu wszystko, bo oni tak przeważnie nie spędzają tutaj u góry aż tyle czasu. Ale wiadomo, żeby każdy miał z nich troszeczkę miejsca, no to staram się, żeby wiadomo, wszystko tutaj pasowało. Dzisiaj jest zimno i pada, także świetnie. Kurki są głodne, mamy kurę jedną i jednego koguta. Także proszę bardzo. Niech one się najedzą. Też jest nasza pora, żeby się najeść. Tutaj zaraz nasza młodzieżowata pójdzie do pracy. Tutaj znowu coś trzeba sprzedać. Także oni zaraz pójdą do pracy. Karol, jak wcześniej pewnie widzieliście, jest tutaj programistą, ma czwarty poziom, a przepraszam, Lili, czy ja wcześniej ją nazwałam Rose, prawdopodobnie. A Lili zaczęła pracę jako edukatorka, także jest nauczycielką zastępczą. Cóż ty robisz w pracy? Aha, ona już jest w pracy. Ten pewnie teraz idzie do pracy, tak. A nasza Śnieżka sobie tutaj kombinuje, ja tutaj posprzątam, przynajmniej się postaram posprzątać. I powiem Wam, że kasy mamy tak średnio, ale Śnieżka robiła jakieś tam... Coś tutaj próbujemy sprzedać. O kurde! To za pośrednictwem Plopsy to 2340. Bardzo dobrze, to też to tylko za 94, ale pięknie. Właśnie za pośrednictwem Plopsy wystawiam tutaj te jej różne rzeczy, żeby oczywiście sobie jakoś nam zarabiała. Ale nie jestem zbytnio pewna, czy właśnie takie kwiaty się bardziej opłaca na tym Plopsy, czy jednak nie. Ale to tam wiadomo, każdy sobie zobaczy. To jest masa książek, które nie wiem dokąd włożyć w sumie. Ale dobra. No i słuchajcie, ja tutaj sobie Śnieżką oczywiście dalej popracuję i myślę, że... O,
Właśnie, kontynuuj różowy raj. I myślę, że oczywiście spotkamy się, jak już będzie czas, żeby nasza rodzinka tutaj do nas przyszła. Wszystko trzeba posprzątać. No także słuchajcie, widzimy się, jak już tutaj rodzinka do nas dołączy. Także pewnie za chwileczkę. Słuchajcie, bo aż na oczy nie wierzę. Nasz północ w raju, który jest wspaniały, a to jeszcze jest arcydzieło, słuchajcie, sprzedaje się za 5441. Ja nie wiem, Śnieżka, jakich ty tutaj używasz kwiatów do tego, ale po prostu... Okej, ja nie mam nic przeciwko. Słuchajcie, Hania wstała. Nie wiem, dlaczego jej się tutaj w tym do spania zmienia kolor włosów, ale no dobrze, już trudno. O, tutaj proszę się przebrać w to. Także młoda, słuchajcie, przyszła. Ogólnie jest brudna, więc zaraz sobie tutaj z babcią ogarniemy ją. Także pomyślałam, że już możecie tutaj do mnie dołączyć. Ja bardzo lubię, słuchajcie, grać właśnie tak rodzinnie. Także mam nadzieję, że oczywiście tutaj ze mną zostaniecie. O, kolejne arcydzieło. 837. No słuchajcie, zobaczymy, zrobimy to sobie na te plopsy. O, i zobaczymy, za ile to wtedy się sprzeda. Ale kurczę, 5000 to jest... Żyć, nie umierać. Tu znowu wszystko brudne. Młoda się pewnie ruszyć przez te nie może, prawda? A nie. O dziwo, może. Okej. Okay. Dobra, babcia, słuchaj, weź ją tutaj wykąp. Także tak jak już kiedyś mówiłam, ja bardzo lubię takie rozgrywki wielopokoleniowe, a już w ogóle w tym domku uwielbiam grać, no bo to jest taki mój jeden z pierwszych domów, który stworzyłam w całości sama, nie tylko, że umoblowałam, bo meblować to ja lubię, ale że w całości sama właśnie go zrobiłam i jestem po prostu z siebie dumna i bardzo dobrze mi się w nim grało, także troszkę smutno, że no wiadomo, tu kolejne się pojawiły, że już musimy tam, wiadomo, grać w tej naszej drugiej części rodziny, ale tak sobie wymyśliłam, także musi i tak być, ale z drugiej strony wiadomo, to zawsze jest coś tam innego. O, jak się tu taplają. O, i młoda się cieszy, to dobrze. Oczywiście te dzieciaki to tą toaletę to mają co pół godziny, nie? Ale ona na całe szczęście sama się wylosowała. Tak jak mówię, mnie tutaj nie było, jak ona wyskoczyła. I ma cechę niezależną, także bardzo dobrze. O, tu możemy sobie do kurek potem podejść. Kury sobie siedzą, ta chyba śpi, tak, ta kura śpi. Jaka słodka. No na razie, słuchajcie, pada, na razie mało nie będę szła, ale myślę, że się tutaj będziemy zaprzyjaźniać. Dobrze, trzeba by coś, słuchajcie, ugotować, także zrobimy sobie gotuj. Jak zawsze tutaj się chwilę przycinam, teraz już tyle jest tych rzeczy, że... no ciężko jest. No i dobrze, co my tutaj mamy? Kiełbaski z puree. Szarlotkę. No szarlotkę jako Śnieżka raczej nie, ale ciasto dyniowe, czemu by nie? Zróbmy, słuchajcie, ciasto dyniowe, także nie Śnieżka tam kombinuje, tutaj sprzedam. No i powiem wam, że właśnie chciałam Śnieżce kupić krówkę, ale no kurczę, nie ma gdzie. Jakby Śnieżka mieszkała tu sama, to ja bym jej oczywiście zrobiła mniejszy ten domek i tak dalej. I też nie chcę się pozbywać tej jakby tej rzeczki. Ja wiem, że teraz już można robić te... stawy, ale tak jak mówię, ja już jestem przyzwyczajona do tego, jak tutaj jest. Także niech i tak zostanie, dobrze. Musiałam jej w ogóle, słuchajcie, wymienić kuchenkę, bo kuchenka nie chciała działać. Prawdopodobnie z tego powodu, że jest więcej przepisów. I tak to musi być. Czy coś jeszcze na tym naszym plopsi? Nic tam inny nie chcę kupić. Powiem wam, że... nie korzystałam z tego wcześniej, ale teraz jak mam taką swoją prywatną, o cóż to tam, o też chcę, żeby go wysłać. Jak właśnie mam prywatną, że zaczęłam tak sprzedawać i naprawdę ładne kokosy można z tego. No, 2684, no to dostarczymy za chwilkę. Kurczę, babcia więcej zarobi niż cała nasza dwójka. Dobra, młoda tu siedzi. Ona ogólnie bardzo szybko się uczy, bo zobaczcie, że ma już wyobraźnię, poruszanie się, no i ten nocnik nieszczęsny właśnie już na dwójeczce, także naprawdę jej dobrze idzie, już sama chodzi po schodach, także niech ona sobie tutaj układa. Babcia, a czy... aha, dobrze, ona już ciasto zrobiła, to ciasto włożymy. No i słuchajcie, myślę, widzę, że wszyscy tutaj z naszej rodziny chcą się do nas wyjść nam tutaj do domku i ja myślę, że zrobimy sobie dzisiaj właśnie tę imprezę, tylko jak zawsze nie wiem, gdzież to było. Żadnych współlokatorów, nie. O, mnie
pieski szczekają. O, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Także Śnieżka, planuj. O, 176 zarobiła, biedata, kurczę, nie wiem, 10 tysięcy chyba zarobiłyśmy przed chwilą. Dobrze, to słuchajcie, zrobimy sobie wesele, to nie, a co to w ogóle jest? Aha, wyprawa wspinaczkowa w góry. Zrobimy sobie przyjęcie domowe. Ja tego pieska, słuchajcie, zamknę okno, żeby nie było aż tak słychać. No musicie wybaczyć, zwierzątek niestety no nie da się wybrać. Dobrze, to my zrobimy Śnieżkę oczywiście jako naszego głównego i zaraz tutaj tylko możemy tak zaprosić. Dobrze, to musimy jakoś tak w ten sposób. Także Małgorzata, Emilia, Ewa, Stanisław, Helenkę. O, z Helenką jak my się, kurczę, lubimy. Ładnie, ładnie. Christy musimy zaprosić. Nie wiem, ile my już to ich mamy. Ale no chciałabym zaprosić jeszcze naszego Kopciuszka, no bo wiadomo, mama z nią się często nie może widzieć. Zaprosimy Liliannę, Karolinę, Antoniego też. Nasza ciotka w ogóle coś się zgliczowała. Nie wiem, co ja mam, słuchajcie, z nią zrobić, także nie będę jej tutaj zapraszać, bo ona nam popsuje wszystko. Biedna ciotka. No dobrze, Aleksa i Kejna też zaprosimy i myślę, że to już są wszyscy. No, Pochaneczka tutaj z nami będzie. Dobrze, mamy, słuchajcie, 12 osób. Zrobimy dalej. Tutaj u nas. No i zapraszam. Mam nadzieję, że wszystko się uda. O kurczę, babcia, jaką ty tu sukieneczkę masz, nawet nie wiedziałam. Dobrze, to my w takim razie tutaj wyjdziemy. Poczekamy na naszą część rodziny. Mam nadzieję, że oni, tak jak powiedziałam, tutaj przyjdą, bo czasem się bagują z nimi, o, tak jak Śnieżka tutaj, ja nie wiem, co ona robi. Ale dobrze. Niech jej będzie. Czy my tutaj musimy coś wyjść pocztę? Okej, wszyscy oczywiście do naszego kompa. Eleganckie przeprosiny, a nie wiem, co ty zrobiłaś. Witam, witam, cześć chłopaki. Także, ma, pogadaj sobie. O, tutaj nasz wnuczek idzie wkurzony. O, Jezu, nie Śnieżka, tylko Kopciuszek idzie. Dobra, to słuchajcie, ja was wszystkich zapraszam. Chyba za mało jedzenia zrobiłam. Trudno. Ja was wszystkich zapraszam tutaj. Myślę, że stąd trzeba brać, bo ten stół jest spakowany. Muszę go wymienić. Także weź, zawołaj na posiłek. Wszyscy sobie zjedzą. O, no patrzcie, dawno się nie widzieli. Słuchajcie, w ogóle ze Śnieżki, nie ze Śnieżki, tylko z Kopciuszka robi się taka czaga. Także słuchajcie, całkiem ładnie dziewczyna wygląda. Tak jak mówię, ja z nią ćwiczę i staram się, żeby troszeczkę schudła. Babcia, gdzie ty poszłaś? Tutaj siedzieć. No dobrze, a czy te nasze maleństwa to idą, czy nie idą? Tu idzie Christy. Także to jest. A te takie najmniejsze w rodzinie? O, tutaj jest Helenka. Cześć, Helenka. Także porozmawiaj sobie. Ten wrócił z roboty i jest wkurzony na wszystko i wszystkich. Także chodź, weź sobie. O kurczę, wszyscy żarli. Dobra, będzie dużo talerzy, będzie dużo pieniążków. A czemu ty nie masz na sobie nic? Proszę się tutaj przebrać w tę sukienkę, a nie... A, teraz znowu to będzie wszędzie. Dobrze. Ona też kłona, także weź sobie tam jakieś resztki. I teraz nikt tutaj nie dojdzie. No ale dobra, babcia, słuchaj. Zaprosiłaś swoje wnuczęta. Także weź tutaj z nimi sobie porozmawiaj. Tu nasze maluszki idą, a się jakoś tak tepią dziwnie. Dobrze. Nie wnikam. O. Także powiedzmy, że to są takie urodziny Śnieżki, które niestety żeśmy przegapili. Nawet nie wiedziałam, kiedy... Ojej, tu też się coś dziwnego dzieje. Okej. Dobrze, to tutaj zapytaj młodą o hobby. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, jak sobie tak pogadamy. Tu malutkie idą. Dobrze. Tu muszę sobie przypomnieć, że to była Małgosia, Emilia i Ewa, tak jak moja babcia. Okej, młoda, słuchaj, to musisz poznać tutaj... A ty nie możesz ich poznać? O, porozmawiaj sobie z nieznajomą, to potem już będzie znajoma. A ty też jakoś tak dziwnie tutają.
Dziwne, dziwne. Tu w ogóle też jakiś glitch. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co tu się dzieje, ale dobrze. Babcia, weź tu malutkie... O, poznaj, weź je obejmij. A ta idzie, słuchajcie, normalnie. To może te budki jakieś takie, nie ten teges. O, opowiemy tę historię. O kurczę, jak tutaj ładnie, sprzątańsko się robi. Bardzo dobrze. O, też mama musisz oczywiście zapytać, jak tam idzie naszemu kopciuszkowi. A tu przełażam przez te ściany. Młoda idzie w ogóle na górę. No dobrze. Czy ty próbujesz jakoś... A z tym w ogóle porozmawiać nie może? A tutaj? Też nie może porozmawiać. Dziwne, dziwne. Nie wiem, czemu to tak, ale dobrze. Także weź i tutaj podziękuj za przybycie. No i pięknie, super, super, duża rodzinka, dużo luda. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, Karl, on jest jako gospodarz. Weź obejmij tatę, zapytaj się, co to w ogóle są za dziwne dzieci. No i patrzcie, ona z niektórymi nie może, z niektórymi może. Nie wiem, na jakiej zasadzie. A bo ona na te czeka. To nie czekaj. Znowu jakieś te pania się podziały. No dobrze. Czy wy, dzieciaczki? No my tutaj nie mamy za bardzo. No i jeszcze pada. No niestety musicie tutaj, dzieciaki, siedzieć. No, też sobie nie bardzo mogą jakoś pogadać. No dobrze, to pokaworzymy sobie. Ja myślę, że tutaj chłopaki mogą zagrać w coś. Wieloosobową, o, wyścigi My Sims na przykład. No i co, weźmiemy sobie Antoniego, Kane'a, Alexa i jeszcze kogoś mogę wziąć? Nie, tylko trzech. No to niech panowie we trzech sobie pogadają. Tutaj Lili, weź się zapoznaj z Karolinem. Też możesz się zapoznać, co? Spróbuj się przedstawić. Tak, 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 dobrze, wszyscy lubicie gry, dobrze, przyjazne i tu też przyjazne, no i ładnie. O, dzięki tobie sprawiasz, że się uśmiecham, jakie to miłe. Także weź jej tu podziękuj. No i pięknie się tutaj z każdym witamy. A nie, 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 dziecko drogie, gdzie ty idziesz? Chodź sobie tutaj usiądź, jak już chcesz tam łazić, to chociaż... Posiedź sobie. Okej. Tutaj jak zawsze panowie grają, a kobietki gadają. Nie wiem, czy to u was też tak jest w rodzinie, że przeważnie kobiety siedzą w kuchni, a panowie coś tam albo oglądają mecz, albo coś. Śnieżka. Dobrze, chodź, porozmawiaj sobie tutaj z młodą w marzeniach. Tu się coś tam nie udało. O, cennej lekcji. A tutaj jak z Ewą mamy już... Kurczę. No i pięknie, słuchajcie. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy się jakoś tam w miarę poznają. No bo to ta nasza część rodziny, to wiadomo, że oni tam się... Baw się klockami, ale tutaj mała ci się bawi klockami, także nie wiem, czy ci odda klocki. To weź się tutaj pobaw. O, niestety, ale musisz się podzielić z zabaweczkami. Ten jeden ciuch tak tu się strasznie ciągnie. No i pięknie. Myślę, że to jeszcze z Christy byśmy musieli się pozaprzyjaźniać. O, poprawić jej humor tu ze Stasiem. No i słuchajcie, zaraz nam tutaj nasza za godzinkę minie. Także myślę, że całkiem udane. Sprawda, żeśmy dużo nie nakarmili tych naszych gości, ale też z drugiej strony nie ma co. O, tu jak mama młodą wzięła. Pewnie zmęczone dzieciaczki. No i dobra. I co? Coś uda ci się pogadać jeszcze tutaj z tymi niektórymi? Myślę, że tak. Nasza najmłodsza... świetna reputacja, bardzo ładnie. Dobrze, ja myślę, że tutaj nasza najmłodsza pójdzie spać. A ci tu jakieś śmierci gadają, co? O, masakra. Dobra, nie będę pytać, o co kaman. No i dobra, słuchajcie, to w takim razie myślę, że tutaj się będziemy żegnać. Ja zanim tych moich simów tutaj ogarnę, to też pewnie minie miliard lat. Zanim te dzieciaki w ogóle wrócą do domu, to dopiero
Tutaj jakiś soczek. Tu nasza młoda się bawi. Okej. Dobra, tu nam do propsji dotarło. Okej, słuchajcie, to ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że taki odcinek troszeczkę odbiegający, wiadomo, od tej naszej głównej historii też Wam się podobał, bo fajnie jest tak, jak znamy tę naszą rodzinę, jak te simy tak się troszeczkę ogarniają. Oczywiście przyszły odcinek będzie już u Kopciuszka, w którym mam nadzieję, że dużo się zadzieje. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. No i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa!